Panno łaskawa, módl się za nami. Łaskawa, dobra, miłosierna, ta, która potrafi rozumieć, ta, która zawsze jest blisko ludzkiego serca, ta, która wyprasza łaskę u Boga dla każdego z nas. Sama obdarzona łaską z nieba prowadzi nas wszystkich do nieba. Maryja, Matka Boga, ta, która zawsze chce, abyśmy zachowywali łaskę Bożą w swoim sercu, abyśmy zawsze na co dzień ciągle żyli w łasce Bożej i abyśmy również byli błogosławieni łaską Boga. Maryja tak bardzo pragnie, aby każdy z nas chciał poświęcić Panu Bogu swoje życie. Całkowicie, w każdym stanie, do którego Bóg nas powołuje. Maryja Matka Boga, Panna Łaskawa, ta, która jest napełniona łaską Bożą, pełna łaski, jak powiedział anioł Gabriel, archanioł, który przyszedł, aby zwiastować dobrą nowinę przez Maryję całemu światu, że jest wybrana na Matkę Boga, a więc za chwilę narodzi się Bóg. Przyjdzie Chrystus na ziemię i każdy z nas będzie odkupiony przez Niego. Dlatego przez łaskę, którą otrzymuje Maryja, każdy z nas otrzymuje szczególną łaskę od Pana Boga. I Maryja jest pośredniczką łask Boga. Dlatego, Matko, prosimy Cię, abyś pełna łaski mogła prowadzić nas drogą Bożej łaski. Abyś mogła nas prowadzić drogą zbawienia. Tą drogą, którą głosił nam Chrystus, Twój Syn. Abyśmy napełnieni Bożą łaską mogli zawsze zachowywać w sobie dar świętości, dar, przez który Bóg jest obecny w naszym sercu. Prowadź, Matko, nas do Jezusa. Panno łaskawa, módl się za nami.